Hej, witam Was w nowym odcinku z serii Top 5 Gier Miesiąca. Dzisiaj przyjrzymy się produkcjom, które w marcu zasilą świat elektronicznej rozrywki i być może odchudzą Wasze portfele. Jak zwykle wybraliśmy 5 najbardziej interesujących gier, które już za chwilę Wam zaprezentuję. Zapraszam! Hotline Miami 2 to brutalna gra akcji z widokiem z perspektywy lotu ptaka, czyli tej znanej z chociażby pierwszych GTA. W produkcji wcielimy się w bandziora, który za pieniądze podejmuje się wykonywania niebezpiecznych zadań. Twórcy oddali graczom do dyspozycji szeroki wybór uzbrojenia przydatny w eliminacji przeciwników oraz urozmaicone elementy otoczenia. Gra jest szalona i to właśnie takim entuzjastom powinna się ona najbardziej spodobać. O tym tytule wiemy już praktycznie wszystko. Assassin's Creed Rogue przeniesie nas do drugiej połowy XVIII wieku, czyli do czasów wojny siedmioletniej. Protagonista to Shay Patrick Cormac, reprezentant zakonu asasynów, który w wyniku wstrząsających wypadków przechodzi na ciemną stronę mocy i zaczyna współpracować z templariuszami. Swoje działania będzie on przeprowadzać głównie na terenie Nowego Jorku, w dolinie rzeki północnej części amerykańskiego kontynentu i na wodach Oceanu Atlantyckiego. Gra stanowi dopełnienie historii opowiedzianych w Assassin's Creed 3 i Assassin's Creed 4 Black Flag. Battlefield Hardline to spin-off jednej z najbardziej popularnych serii strzelanek. Pierwszoplanową rolę w tworzeniu tej gry odgrywało studio Visceral Games, czyli autorzy Dead Space'a, a nie jak w pierwowzorze ekipa EA DICE. Plac wojenny zmieniono zatem na miejskie zmagania policji z przestępczością zorganizowaną. Gracz wciela się w Nicka Mendozę, młodego detektywa z Miami, który zamierza złapać swoich byłych partnerów, którzy to zostali pochłonięci przez machinę gangsterską, gdyż chcieli się szybko wzbogacić. Struktura fabuły wzorowana jest na serialach telewizyjnych. Występuje tu podział na odcinki, które często zakończone są zwrotami akcji. Brakowało Wam klasycznych RPG akcji na konsole? From Software oraz Sony postanowiło te pragnienia spełnić. Twórcy Dark Souls stworzyli grę Bloodburn i wydają ją jako ekskluzyw na PS4. Produkcja przeniesie graczy do mrocznego świata fantazy zrealizowanego w XIX-wiecznej wiktoriańskiej stylistyce, prawie jak w The Order 1886. Akcja gry rozgrywa się w miasteczku, które dotknęła plaga, zamieniająca ludzi w straszliwe bestie. Brzmi ciekawie? Na sam koniec kąsek, który powstał dzięki kampanii crowdfundingowej w serwisie Kickstarter. Pillars of Eternity powstało z ręki studia Obsidian Entertainment, znanego głównie z bugów, szczególnie tych w Fallout New Vegas. W pracach nad tytułem wzięło udział sporo osobistości z branży deweloperskiej, takich jak Tim Kane, Josh Sawyer czy Icewind Dale. Gra jest typowym CRPG-iem osadzonym w świecie fantazy. Uświadczymy tutaj zróżnicowanych lokacji, wielu postaci niezależnych i dużą ilość wyborów w miarę rozwoju gry. To już wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie, że prezentujemy tylko 5 najlepszych naszym zdaniem gier miesiąca, a przecież jest ich znacznie więcej. Chociażby wspominany w wideo news wielokrotnie Sid Meier's Starships. Sprawdźcie pełną wersję artykułu na wideotesty.pl, zostawcie palec w górę pod tym filmem i komentujcie, jaka premiera Wam się najbardziej podoba. To tyle z mojej strony, do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!